Koalicja Obywatelska dostrzega pilną potrzebę zmian w polskiej oświacie. Dlatego akurat tę instytucję ich zdaniem należy wziąć pod lupę w pierwszej kolejności po ewentualnej wygranej w wyborach parlamentarnych. Polska szkoła w ostatnich latach niestety została mocno skrzywdzona, wręcz niektórzy mówią o upodleniu zawodu. Musimy przywrócić godność zawodu nauczyciela, tak żeby młodzi ludzie chcieli iść do tego zawodu, żeby nauczyciele czuli się godni z tego, że sprawują właściwie jeden z najważniejszych urzędów, zawodów w Polsce, bo od tego, jacy będą nauczyciele, jak będą pracować, zależy przyszłość Polski właściwie, bo to kształcenie młodzieży. Dlatego, jak zapewnił nas kandydat na posła Robert Kropiwnicki, przygotowany został plan naprawczy dla polskiej oświaty, który przewiduje m.in. podwyżki dla nauczycieli. Dlatego my mówimy wprost, musimy uporządkować administrację w szkole, ale kluczem jest też to, żeby nauczyciele godnie zarabiali. Dlatego mówimy, że od stycznia podwyżka 1500 zł dla wszystkich nauczycieli, po to, żeby wyrównać to, co stracili na inflacji. I odejście od tych sztywnych podstaw programowych, wycofanie HIT-u, no to są rzeczy, które zrobimy. Taki ma być plan na pierwsze 100 dni rządów Koalicji Obywatelskiej, oczywiście pod warunkiem wygranej w najbliższych wyborach parlamentarnych. A te odbędą się już w najbliższą niedzielę.